Dzisiaj rozmawiamy z prezydentem, który jest łaska na prezydenta. Jo, cześć! Mam do prezydenta takie 5 pytań. Wow. Pierwsze. Czy jak byłeś dzieckiem smrodem, czy marzyłeś, aby zostać prezydentem? Nie, młody człowieku, powiem ci, że nie, bo ja... To się obudziło niedawno, na lekcji włosu. Dzięki mojemu wspaniałomyślowem. Nauczycielowi włosu. Następne pytanie? Nie, jeszcze nie słyszę. Dzięki mojemu... nauczycielu włosu zainteresowałem się polityką, tą sytuacją społeczną tego narodu, która wymaga podreperowania, dlatego też w ostatnich miesiącach pomyślałem sobie, że zostanę sobie prezydentem, no. I koledzy nawet tak entuzjastycznie przyjęli to bardzo ciepło i byli za tym, żebym został prezydentem i wprowadził swoje zmiany. Przedstawiłem mi swoje poglądy, nawet niektórym nauczy. Następny. Lubisz szkołę? Nie. Następny. Co masz do powiedzenia małym smrodom z przedszkola? Mam do powiedzenia, że ja was nienawidzę, małe smrody z przedszkola, bo zawsze gdy idę ulicą, to takie dromi mordę i tak... Tak się dromnie. Idę tę ulicą, a tak i... Co? Następne? No nie, no co to za wina? No bo czego już się kończy? Dobra, dawaj. Dlaczego się pchasz do polityki? No właśnie, to już odpowiedziałem tam w tamtym pytaniu, bo... No to następne. Inne osły, posły chcą cię wypier... Co o tym myślisz? Myślę, że to są nierowy banda nierowów, głupich idiotów. Nie mają co robić, tylko się mną zajmować. Serio, no mogą się, no, limuzynami ze swoimi pojeździć za miliony nasze. To wszystko.